Dzień dobry, szczęść Boże. Moi drodzy, oto dzisiaj rano wstałem wcześniej niż zwykle. Wymieniłem psy i jest ze mną Zojka. No i roznieciłem, przygasły ogień. I moi drodzy, muszę się z wami podzielić taką ważną nowiną. W nocy obejrzałem film, który odebrałem jako nie tylko film stworzony przez człowieka, ale film, który był dla mnie szczególnym przekazem mnie niegodnemu danym przez Boga. Żebym działał, żebym głosił to, do czego się przez całe chyba życie dotychczasowe przygotowywałem. Otóż spojrzałem na dym i skojarzyło mi się to z papieżem, z wyborem papieża, z konklawy i pomyślałem, że czas zacząć działać. A więc stoimy przed domowym kościołem. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Trzeba umocnić, odbudować nasze domowe kościoły. Ten czas kwarantanny, izolacji jest nam czasem danym, ofiarowanym przez Stwórcę. Po to, żebyśmy zaufali i wsłuchali się w głos Boga. Trójcy jedynego, żebyśmy słuchali i byli wierni Jego kapłanom. Żebyśmy słuchali Jego kapłanów i żebyśmy byli im wierni. Umacniając swój kościół domowy. Nie zapominajmy o kościele parafialnym. Bądźmy proboszczem. Bądźmy ze wspólnotą parafialną. Jak myślicie, dlaczego były w ostatnich latach takie ataki na kościół, na księży? Wszyscy jesteśmy grzeszni, nasi kapłani też, ale nadszedł czas szczególny. Pójdźmy za Jezusem, bądźmy wierni Chrystusowi. My, chrześcijanie, rzymscy katolicy, polscy rzymscy katolicy, mamy szczególną misję do spełnienia. Tę misję, którą odkryli już nasi wielcy poeci Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński. Po obejrzeniu tego filmu, który składał się z dwóch części. Z części naukowej, poświęconej skutkom działania G5 i z części teologicznej, gdzie wypowiadający się mężczyzna kieruje do nas przesłanie, które ja odebrałem jako przesłanie w szczególny sposób skierowane do mnie. W czasie wielkiej pandemii istnieje nie tylko zagrożenie epidemiologiczne, zaraza, wielka zaraza, ale za tą zarazą czai się, kryje się inne założenie,
zagrożenie. Tym zagrożeniem jest spotęgowany atak zła, za którym stoi władca ciemności, zbuntowany anioł. Bądźmy czujni, obudźmy się, módlmy się, pracujmy, uczmy się. Niech każdy z nas oczyszcza swój organizm, pozbywając się nałogów, odstawiając je na bok. Niech każdy z nas buduje ład wokół siebie, w swoim pokoju, w swoim mieszkaniu, w swoim domu, na swoim podwórku. Ja się wychowałem na wsi. Dla mieszkańców wsi zawsze to był czas robienia porządków. Tak. Dzisiaj wstałem z głębokim przekonaniem, że wszystko, cokolwiek do tej pory robiłem, jako dziecko, jako student, jako dorosły mężczyzna, być może z woli Bożej było przygotowaniem do tego, co mam od dzisiaj czynić. Moja praca w szkole, w dwóch seminariach, we Włocławku, w Lądzie, moje studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe, teatr, dramat, film XX wieku. To wszystko służyło temu, żeby mnie przygotować do tej misji, którą kilka dni temu zacząłem, a która przybrała formę vloga. Vloga Trzeba przetrwać, kwadrans z magiem. Mirosław Antoni Glazik, mag, komentuje. Dzisiejszy odcinek, dzisiejszy program ma tytuł Kościół i mam tu na myśli kościół domowy, przed którym stoję, i mam tu na myśli kościół parafialny, przed którym się pojawię, mam na myśli kościół parafialny w Kowalu, w Grabkowie. To są najbliższe mi kościoły parafialne. Myślę o moim kościele parafialnym, do którego chodziłem jako chłopiec, gdzie byłem ochrzczony, o kościele parafialnym w Lnianie, na skraju Borów Tucholskich. Moi drodzy, nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się odwagi. Obudźcie się. Módlcie się. Pracujcie. Uczcie się. Proszę was o to. Naśladujcie Jezusa. Niech Chrystus będzie dla nas największym pasterzem. Bądźmy wierni papieżowi, biskupom naszym, proboszczom naszym. Niech oni nas prowadzą, ale bądźmy czujni.
wilki lubią ubierać się w owcze skóry. Proszę, nie myślcie o mnie, że zwariowałem, że szukam taniej popularności. Nie szukam. Nie szukam. Od dawna mam jakąś małą, dobrą sławę. Mam oznaki popularności, którym zaskakujący dla mnie sposób od 3 lat obdarzają mnie moi uczniowie. Wszyscy, myślę, że prawie wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Akademickich imienia Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku. Wiem, że niektórzy z ludzi będą szydzić z tego, o, powiedzą, kolejny nawiedzony. Moi drodzy, sam byłem zaskoczony tym, że w tym szkolnym włocławskim akademickim środowisku młodzież i dzieci reagowali na mnie w taki spontaniczny, owacyjny, odbieram, że szczery sposób. Bardzo im za to dziękuję. Nawet nie wiecie, jak to mnie umacniało, jak to miło by to było mi potrzebne. Ale wiem, że pójście za Chrystusem to oznacza, że trzeba wziąć krzyż na ramiona. Tak jak On na Golgocie doznawał niewyobrażalnych cierpień. Obejrzyjcie Pasję. Piękny, wspaniały, fabularny film Mela Gibsona. Czytajcie Biblię. Czytajcie mądre książki. Rozwijajcie się. Korzystajcie z wiedzy osób wam najbliższych. Tych, którzy mają coś ważnego do powiedzenia. W domu, w szkole, na uczelni, na spotkaniach autorskich. Potem szukajcie prawdy w internecie. Szukajcie prawdy. W książkach, bo tam trzeba tę wiedzę, którą ktoś wam zasygnalizował, zaznaczył, podkreślił, trzeba ją rozwijać i pogłębiać. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne. Spójrzcie, jak ona mnie uważnie słucha. Spójrzcie na ten dym, który kojarzył mi się. Który kojarzył mi się z papieżem. Moi drodzy, Mac Quadrans to cykliczny program wykorzystujący skromną kamerę firmy Sony, to internet i to miejsce ofiarowane nam, dane nam przez Boga, które zdążyliśmy zakupić i zagospodarowujemy. Madonna w swoim performansie z 2019 roku zaprezentowanym podczas Eurowizji w Izraelu
zwróćcie uwagę, Izraelu, miała odwagę. Ukryć, odsłonić, ukazać ważne przesłanie. Wake up, obudź się, obudźcie się. Wstaje świt, z sąsiedniego domu wygląda słońce. Patrzy moją twarz. Chryste, dodaj mi siły. Proszę Cię, błagam Cię, abym w każdym stroju, w każdym miejscu, w każdej czynności znalazł sens. Sens służenia Bogu, służenia ludziom, otaczania opieką i troską przyrodę wokół nas. Chrońmy każde drzewko, chrońmy nasze zwierzęta, ptaki. Dbajmy o wszystko, co na tej ziemi żyje i przetrwać powinno, a my razem z nim. Wybaczcie mi, może jakość tego nagrania nie będzie najlepsza. Dom jeszcze śpi. Nagrywam się sam, ale musiałem to zrobić. Spróbować w każdym razie, żebyście mogli wysłuchać tego, co przeze mnie mówi Pan Bóg nasz miłosierny. Przeżyjemy, przetrwamy, ale potrzebujemy odwagi od tych nowoczesnych zagrożeń. Bądźmy czujmy, nie dajmy się zmanipulować, nie manipulujmy innymi dla korzyści. Moi drodzy, w mojej kieszeni jest różaniec. Różaniec, który przekazały mi przez ręce kuratora oświaty, świętej pamięci Mariana Lewandowskiego, różaniec od Ojca Świętego Jana Pawła II. Będę się starał w godzinach wieczornych o 21:37, żeby codziennie jeden kwadrans takiego filmu, takiego programu wyemitować, żebyście mogli go obejrzeć. Zapraszam do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania. Piszcie komentarze o tym, co was boli, niepokoi, co was raduje, cieszy. Pamiętajmy, jak ważną sprawą jest informacja. Informacja o tym, co dzieje się wokół nas. Ja teraz staję przed wami w moim codziennym, porannym stroju roboczym. W promieniach wschodzącego słońca. Ze wzrokiem skierowanym na dom. Dom to nasza arka. Dbajmy o nią. Dbajmy o nasze ciała. O to, żeby je oczyszczać z toksyn. Z toksyn chemicznych, biologicznych, elektromagnetycznych. Elektromagnetycznych też. To jest bardzo istotne. Będę studiował, będę czytał
Wyspiański zdobywał wiedzę o zagrożeniach i w prosty, przystępny sposób będę starał się wam tę wiedzę przekazywać. A teraz jeszcze raz kieruję do was, moi drodzy, słowa przysłania. Jestem nauczycielem, jestem pisarzem, jestem gospodarzem tej niewielkiej przestrzeni. Jestem przewodnikiem stada psów. Bywam, tak jak każdy z was, samotnym człowiekiem. Ale proszę, obudźcie się, obudź się, obudźcie się. Nie lękajmy się. Bądźmy dzielni. Róbmy to, co jest w naszej mocy, żebyśmy ten trudny czas przetrwali. Żebyśmy podnosili upadających. Żebyśmy podawali sobie wzajemnie pomocną dłoń. Żebyśmy kierowali do siebie dobre słowo. I patrzmy w niebo, tam, gdzie jest latarnia, gdzie jest światło Boże, które może nam wskazać drogę, dobrą drogę naszego życia. Jest niedziela, 6 marca. ...2020 roku. Czas szczególny. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego filmu. Propagujcie ten program. Przysyłajcie o nim informacje bliskim, znajomym, przyjaciołom. I dzielcie się swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami, swoimi nadziejami. Do usłyszenia i do zobaczenia. Szczęść Boże.